Sam Biden w każdym razie na lewo i prawo zapewnia, że jest w formie. Jednego z wyborców wyzwał nawet na pojedynek na pompki. A obecnego prezydenta de facto wyzwał na solo. 2,5 roku temu powiedział, że gdyby chodził z Donaldem Trumpem do szkoły średniej, to by mu spuścił łomot z powodu niegrzecznych słów Trumpa pod adresem kobiet. Donald Trump odparł na Twitterze, że Biden udaje twardziela i gdyby doszło do bójki, to szybko znokautowałby Bidena i ten, upadając na ziemię, jeszcze zdążyłby się popłakać. Kto wie, być może. Nie wolno w końcu lekceważyć doświadczenia Donalda Trumpa w wrestlingu. W każdym razie ten wpis Donalda Trumpa na temat znokautowania Bidena, oprócz przekazu godnego męża stanu, zawiera coś jeszcze. Słowa o mentalnej słabości Joe Bidena, który czasem długo zbiera myśli i myli słowa. Polityczni wrogowie wprost mówią, że ma demencję i że będzie marionetką. Wiadomo, lewactwa, liberałów i satanistów. Myślicie, że żartuje z tymi satanistami, prawda? Nie, świat nie jest taki piękny. Oto co napisał jeden z pastorów. To na pewno tylko przypadek, że logo konwencji demokratów po obróceniu w bok jest dokładnie tak samo zaprojektowane i ma takie same wymiary jak inne znane logo? Satanizm żyje i ma się dobrze. Z Bidena trudno zrobić wcielenie zła, to nie Hillary Clinton. Więcej o niej za moment. Tutaj taktyka jest inna, by rysować go jak starszego pana, który powinien raczej karmić gołębie niż decydować o świecie. Kolejny jego problem wizerunkowy, fakt, że lubi przytulać ludzi i przy okazji, tak to wygląda, wąchać ich włosy. Mówiąc delikatnie, Amerykanie lubią z tego kpić, zwłaszcza ci, którzy nie chcą na niego głosować. Come on! Po trzecie, był wiceprezydentem za Obamy, który jest przez amerykańską prawicę uznawany za, no nazwijmy to, diabła. To trochę jak w Polsce. Wszystko jest winą Tuska, tam wszystko jest winą Obamy. Nawet koronawirus jest winą Obamy. Serio. I tak jak z Obamy robiono socjalistę, tę samą łatkę rywale chcą dokleić Bidenowi. I to trochę dla niego pułapka. Sam jest politykiem środka, ale musi też zabiegać o głosy młodych zwolenników progresywnej lewicy. W Stanach robi się z nich szalonych marksistów, choć ich główne postulaty to na przykład płatne urlopy macierzyńskie, darmowa edukacja wyższa, publiczna opieka zdrowotna, czyli to, co no, mamy w Polsce. Zwłaszcza kwestia ochrony zdrowia jest ważna w epoce koronawirusa. Niedawno głośno było o człowieku z Seattle, którego leczenie kosztowało ponad $1 000 000. Jego żona mówi, że raz obudził się i powiedział, cytat, musisz mnie stąd wyciągnąć, nie stać nas na to. Czyli walczy o życie, ale bardziej martwi się rachunkami. Nie tylko on. 8% Amerykanów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. To jakieś 26 milionów ludzi, których po prostu na to nie stać, albo stracili to ubezpieczenie, tracąc pracę. Kolejne miliony mają nieodpowiednią opiekę zdrowotną. Ale w Stanach są całkiem pokaźne grupy, dla których hasło powszechna opieka zdrowotna to efekt burzy mózgów Marksa, Engelsa i Fidela Castro. A ich koszmary wyglądają tak.